Zbliża się referendum w Bielsku-Białej. Na ulicach widać już informacje na ten temat. Podstawowe pytanie, na jakie będą odpowiadać mieszkańcy, to czy są za budową spalarni odpadów na terenie byłej ciepłowni. Na pewno to jest przydatne, bo mieszkańcy się powinni wypowiedzieć na ten temat, czy się zgadzają na spalarnię śmieci gdzieś tutaj w okolicy, czy się nie zgadzają, prawda, więc to jest, uważam, muszą ludzie po prostu zajmować swoje stanowisko. Referendum jest potrzebne, jeżeli się liczy głos obywatela, to uważam, że i to będzie też z korzyścią dla miasta. Pani weźmie udział? Tak, tak. Trzeba pytać mieszkańców, jakie mają stosunek. No, radni zwykle mają swoje jakieś tam zdania prywatne i są jakby uwarunkowani politycznie. Natomiast mieszkańcy powinni wypowiedzieć się i zdecydować, czy warto w to inwestować, czy nie warto. Tam są jeszcze dwa inne pytania, może mniej istotne, ale równie ważne. Te dwa inne pytania dotyczą dofinansowania z budżetu miasta zabiegów in vitro i ograniczenia ruchu pojazdów na jednej z głównych ulic w mieście, czyli ulicy 3 Maja. Mamy 77 lokali wyborczych, z czego 10 to są odrębne lokale wyborcze, czyli zakłady lecznicze, domy opieki społecznej i jeden mamy w areszcie śledczym. Lokale będą otwarte w godzinach od 7 do 21. I żeby głos był ważny, to w krateczce przy danej odpowiedzi, czyli tak bądź nie, muszą się znaleźć co najmniej dwie przecinające się linie. Podobnie jak w przypadku wyborów samorządowych, na czas referendum i dzień przed nim będzie obowiązywał zakaz agitacji. Żeby było ważne, w referendum musi wziąć udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.